Cześć kochani i kochane. Dzisiaj będzie temat, który jest tematem niesłychanej ilości dowcipów. No nie wszystkich śmiesznych, chociaż powiem wam pierwszy. Kiedy mężczyzna ma uczucia mieszane? Wtedy, kiedy jego teściowa zabija się, niszcząc całkowicie jego nowy samochód. No i to jest właśnie taki paskudny, wstrętny dowcip. No trochę śmieszny jest, ale... Te teściowe, słuchajcie, troszkę się same naraziły i napracowały na to, że mają pewne takie stereotypowe oblicze. Troszkę jest to niewdzięczne wobec nich i niesprawiedliwe. Jak to w życiu, prawda? Jedni sieją, drudzy zbierają. No i to, co posiały niefajne teściowe, muszą zebrać fajne teściowe czasami też. Chociaż powiem wam, że słyszałam w życiu wiele bardzo przyjemnych relacji różnych zięciów, że mam świetną teściową. Jeden to nawet, a może nawet więcej niż jeden powiedział, no żeby tak moja jeszcze żona się tak trochę podciągnęła pod tą swoją mamę, to już byłoby w ogóle fantastycznie, bo baba jest genialna. No i to miło słuchać, prawda? Poprosiła mnie o ten temat jedna miła subskrybentka nasza, moja, więc mam nadzieję, że się ucieszy, że poprosiła, żeby było niestereotypowo, bo męczy ją to, że właśnie mówi się o pewnych rodzinnych sprawach w taki banalny sposób, zawsze tak samo. Ogromnie mnie zawsze cieszy, jeżeli chcecie niestereotypów. Ja stereotypów nienawidzę, pewnie mi się czasem niestety coś wymsknie, więc przepraszam. Ale staram się jednak myśleć i mówić do was tak troszkę, żeby spojrzeć na sprawy dla nas ważne z różnych stron. No i tu chcę spojrzeć z takiej strony, że mamy teściowe, mam im synków, i tu jest temacik ogromny, bo dziewczyny cierpią ogromnie i czasami moim zdaniem za bardzo się wciągają w rywalizację z mamą swojego partnera czy męża. Jest to oczywiście postać bardzo trudna, bardzo taka stresująca. Tym bardziej zobaczcie, że wiele bardzo młodych dziewczyn, zresztą nie tylko młodych, wchodzi w związki i wchodzi do nowej rodziny z ogromną nadzieją, że zyska tam ciepłe przyjęcie. No, że ciepłe przyjęcie to w ogóle, ale że wręcz czasami lepszą rodzinę niż swoja własna. Słyszałam wielokrotnie od wielu kobiet, które mówiły, no i tak mi było w domu moim trudno, ciężko. I tak sobie myślałam, ten mój chłopak, to on ma taką fajną mamę, ona go tak kocha, to może mnie też przyjmie jako córkę. Chcę wam powiedzieć, nie liczmy na córkę, bo w ogóle córką byłyśmy raz. Może ktoś nas bardzo polubić, może nas bardzo pokochać, tylko nie będzie naszą mamą, ale może nam być bardzo dobrze z kimś serdecznym, no i takim przede wszystkim otwartym, prawda? Takim, co nie zakłada, no teściowa byłaby fantastyczna wtedy, gdyby nie zakładała, jaka ma być jej synowa. Tak samo mamy i ojcowie są fajniejsi, kiedy nie zakładają, jakie ma być dziecko, tylko mówią, będzie moje. A teściowa mówi, będzie mojego syna, on ją wybierze. Ona będzie jego ukochaną, czyli będzie miała takie cechy, czy on będzie czuł się z nią w taki sposób, że dla mnie to powinno być bardzo cenne i ważne. Oczywiście, kiedy mamy do czynienia z teściową, która sama w sobie, zobaczcie, jest nieszczęśliwą kobietą, której małżeństwo się nie spełniło, co to oznacza? Seksualnie nie było udane, psychicznie nie byli blisko, czasem była to kobieta rzucona, może czasem mąż umarł, może nic nie pomaga i istnieje tylko na papierze, prawda? Może jest tylko, pomaga to w ogóle, to fatalne słowo, przepraszam, to jest właśnie ten stereotyp, którego nie lubię, a sama go używam. Są kobiety, słuchajcie, chciałabym, żeby dziewczyny, które są źle traktowane, bo są czasem, przez swoje teściowe, wiedziały, że ta kobieta robi to dlatego, że sama sobie ze sobą nie poradziła. Jeżeli miała takie właśnie doświadczenia, jeszcze być może z domu wyniosła, bo wtedy to się często razem właśnie układa w taką drogę życiową, że ktoś ma ciężkie, tak zwane ciężkie dzieciństwo, to nie jest żaden banał, to jest prawda. A później w związku z tym ma też nie najlepsze związki, bo nie nauczył się dobrych związków w domu. I ona ma potem tego syneczka, którego uwielbia, na zasadzie takiej, że on ma jej jakby wyrównać, wiecie, wynagrodzić, ma być jej. No i jak on ma być jej, to ona rzeczywiście sobie nie wyobraża, żeby jakakolwiek kobieta
spełniła w ogóle wymagania, bo to ona nawet nie ma żadnych takich, wiecie, hierarchii wartości. Pamiętacie bajkę o księżniczce na ziarnku grochu? W mojej książce Bajki rozebrane, do której was bardzo serdecznie odsyłam, bo uważam ją za interesującą, jest taka analiza tej bajki i z niej właśnie dla mnie, bo to moja analiza, wynika, razem z Tatianą żeśmy robiły tę książkę, wynika, że to jest królowa, która chce bardzo takiej księżniczki, wiecie, którą nawet groszek uwiera, czyli takiej, która nic nie wytrzyma, która jest tak przywrażliwiona, tak delikatna, że i tak mamusia będzie najbardziej potrzebna do wszystkiego. Rozumiecie, że to ma być ta królewna, prawda? I taki ktoś, kto po prostu niczym w niej nie zagrozi. Bo dla królewicza po jakimś czasie będzie arcynudna. No i wtedy mamusia będzie górą. I jak się natkniemy na taką matkę z naszego ukochanego, która wyraźnie nas taksuje, wyraźnie nas źle traktuje, wyraźnie nie jest... kto powiedzieć, nie jest z nas zadowolona, bardzo często pojawia się takie, nie wiem jak je nazwać, bo to jest zbitek uczuć w dziewczynach, znam te opowieści, nienawiść do niej, rozczarowanie, zawód, poczucie żalu wielkiego, pretensja i walka, i chęć odwetu, i to, że ja go wygram dla siebie, że ja będę o nią zazdrosna i ja mu powiem, ona albo ja, słuchajcie, nie róbcie tego, to znaczy wiem, że się w was czasem piekło gotuje, przyjdźcie gdzieś po pomoc, pogadajcie z mądrymi ludźmi, no nie każdy oczywiście pójdzie do terapeuty czy do psychologa, ale wy to jesteście z tych no, mądrych bardzo, tak nieskromnie mówię, że jak mnie słuchacie, to jesteście naprawdę nie głupie dziewczyny i mądrzy faceci, bardzo mądre dziewczyny i nie głupi faceci. Nie kłóćcie się, nie wydzierajcie się, nie róbcie walki. Pierwszą podstawową zasadą na samym wstępie do teściowej, jakakolwiek ona jest, trzeba na samym początku powiedzieć: dziękuję ci za twojego syna. Ponieważ to jest cudowny chłopak, którego ja kocham, ja chcę, ja z nim zamierzam być i on ze mną. I jego część zalet, oczywiście nie wszystkie, ale ogromna część jest dzięki tobie, bo to jest akurat prawda, no jesteś jego mamą. Ja mówię jesteś, bo ja uważam, że nie za bardzo fajnie jest mówić mamo do teściowej. Mamę się ma jedną, to jest moje zdanie, róbcie co chcecie oczywiście. Ja do nikogo innego bym nie powiedziała mamo. Z moimi teściowymi byłam do jednej pani, a do jednej Krysiu. Zresztą z Krysią bardzo śmieszne, fajne rzeczy przeżywałam. Jak zdążę, to wam cokolwiek powiem. Niektórzy znają nawet z książek. Natomiast wiecie, jeżeli podziękujecie za niego, to nie znaczy, że ona was natychmiast pokocha. Na pewno nie, jeżeli nie jest taka, żeby chcieć kochać synową, tylko jest na przykład zazdrosna bardzo. Ale będzie troszkę o was lepiej myślała. Będzie trochę mniej, może, będzie się może trochę bardziej pilnowała. A przynajmniej nie żałujcie jej tego. To jest w ogóle, wiecie, taka zasada, żeby zacząć coś na pozytywnym wejściu, jest dobra właściwie wszędzie. Nie wiem, wiecie, pamiętam konduktora, który kiedyś wpadł do sprawdzać bilety w pociągu, jakiś nabuzowany, wściekły i tak już chciał nas opieprzyć za coś, przydziałać, żeby powiedzieli, o jaki pan zmęczony, zdenerwowany, chyba panu tam ktoś po drodze dużo naszkodził. I on tak posłucha chwilę i tak coś puściło, nie to, żeby był przyjemny, nie to, żeby się uśmiechał, ale coś w nim puściło. Jeżeli się do kogoś, to zresztą w ogóle jest dobra zasada na wiele rzeczy, będę ją przypominała. Jeżeli się wejdzie na plus, to ktoś musi zrobić dużo większy wysiłek ze swoją złą energią, żeby nas pacnąć, wiecie? I wtedy tak nie za bardzo wypada to zrobić. Kiedy się dostało jakiś ukłon, to tak nie bardzo wypada kopnąć, rozumiecie? Już jesteście trochę kryte, już jesteście takie, no,
mądrzejsze, już jesteście doroślejsze. Teściowa też człowiek, oj Boże, dla niektórych to brzmi, wiem, okrutnie. Bo naprawdę już słyszałam mocne opowieści, ale jeśli wy się zaweźmiecie i zaczniecie oddawać tym samym, no to będziecie takie jak ta niefajna teściowa. Bądźcie, ja na przykład mojego męża, teściowy już nie ma, szczęście jej tam, niech jej ziemianek obejdzie, tak to się mówi. Ani za nią nie przepadałam, ani nie to, żebym ją nie znosiła. Ale jak on do niej chodził, a ona go bardzo nadwyrężała i bardzo go chciała często widzieć i różnymi szantażami zdrowotnymi, emocjonalnymi na niego działała. I on się z tym męczył. To ja mu mówiłam, no idź kochany, przyjdziesz, to się wyśpisz, albo wypijesz kawkę sobie spokojnie, albo się odgadasz, wytrzymasz. A przynajmniej nie mówiłam, nigdy nie chodź, nigdy. Nie warto, bo on ma wtedy, jest rozdarty. Ja jestem kim innym, jego mama jest kim innym. Ani ja nie mam być jego mamą, o czym kiedyś będzie, kochane, żeby nie mateczkować, ani mama nie będzie jego dziewczyną i jego kobietą. Więc jeśli facet do niej pójdzie, jej półkę przybije, albo, nie wiem, wiecie, ręczniki wysuszy, wypierze, albo coś innego, albo ją zawiezie do lekarza, rób sobie, kochana, przez ten czas, co chcesz. Poczytaj, poleż, wyjdź z przyjaciółkami. Nie sprawdzaj, kiedy wraca. Nie pytaj, no jak tam mamusia? Tylko powiedz, przekaż mamusi pozdrowienia ode mnie, może kwiatka jej daj, może czekoladkę, nie zawsze, broń Boże. Bądź elegancka wobec teściowej. Okej? Przypominam delikatnie o subskrypcji.